Czas się pożegnać. Wracamy do Polski. Jedziemy przez Großglockner. Tam potem jeszcze przez Niemcy będzie taka jedna fajna droga kręta i... I co? I pakujemy się za Monachium na węźle tam jakimś, znaczy na dużym parkingu, tam gdzie McDonald's, jakieś restauracje. Ostatnio były jeszcze nieczynne, no mam nadzieję, że teraz będą czynne. No i taki plan na dzisiaj. No dużo mi się nie ponagrywało przez ten problem z kamerą, ale będę tutaj za niecały miesiąc z powrotem, więc dogram najwyżej. Wiesz, co mój chory umysł teraz mówi? Zapierdalać. Nie, mówi szybciej, kurwa. No. On jest chory, ja wiem. Ale kurwa, przyznaj, że też mam coś takiego w głowie. Czyli coś bardziej. Nie, ja jestem zrównoważony starszy pan i ja generalnie mam cały czas wolniej, ja w drugą stronę. A jadę szybciej. Także, no efekt jest ten sam, nie? Tak. Ciekawe, czy będzie kontrola na granicy. No ciekawe. Mam przy sobie paszport covidowy, więc... Aha, ja wziąłem pulsatu. No to samo, nie? Achtung. Bo to jest teraz? Nie, no już. No, nikogo nie ma. A, okej. Okay. Hello, we go to Poland. Ale. Ciao. Była kontrola. Ej, tutaj zaraz jest pole truskawek, może się zatrzymamy. Zawsze był przynajmniej. Chciałbyś odwiedzić sanatorium w Austrii? Sanatorium w Austrii. Dobra, przekonałeś mnie. Podrożał Großglockner 27,50, a było 25,50. Czy 26,50 było? No, nieważne, ale euro w górę. Kolejna naklejka Großglockner. No mam ich chyba z... No jak żyć? Z 10 albo... Albo więcej. No, patrz, rozkręcił mu się motocykl. Dobrze, że w ryj nie dostałem tą śrubą, wiesz? Dobrze, że ktoś nie dostał śrubą. No to ja jechałem za tobą, nie? I mi się wydawało, że mu jakiś taki, jakby kora odpadła, bo takie latały jakieś takie dziwne. A nie sądziłem, że to jest to twoje. Nie, czekaj, zaraz zaradzimy. Pan się nie stresuje. Nie. Tu nic nie ruszaj z lusterkiem. A co byś zrobił? Tutaj. Piotrek zaraz serdeczkę wyciągnie. Tak. Wiesz co, jadę tam. Gaz w prawej ręce, pamiętaj, że masz. Dobra, już cię wyłączam, bo zaraz będę tutaj słyszał tylko czaski i strzały. Ciekawe, jak zimno będzie na górze, nie? No. No tutaj mi... To by było ok. Dobra, tutaj się nikt nie zgubi. Można jechać po swojemu. No i proszę Państwa, Großglockner w czerwcu. Całkiem niedawno został otwarty, ja nie wiem, czy tydzień minął, czy może dwa, ale no to tego rodzaju czas minął od otwarcia. Ale to jest tak droga przełęcz, że oni tu mają kasę, żeby o to dbać i naprawdę jest, jak widać, pierwsza liga. Jeżeli ktoś szuka przełęczy, która ma bardzo dobrej jakości asfalt, szerokie drogi, zakręty piękne, wyprofilowane. To taka autostrada w Alpach, to jest właśnie Hochalpenstrasse. Großglockner. O, jaki przyjemny chłodek po tych paru dniach z
skwarze powyżej 30 stopni, to teraz po prostu coś pięknego. Tylko że to będzie zimniej na górze dużo. Fajnie, że ten organizm będzie miał chwilę czasu na przygotowanie. Teraz jest tak okazja, żeby powiedzieć dwa słowa o tym przednim hamulcu, co Chucky mi pisał na i do mi motoblog, motoblog pisała mi na tym, na YouTubie, gdzieś tam pod, w komentarzach, bo wspomniałem, że używam tylnego hamulca bardzo dużo, ale też używam w zakręcie przedniego hamulca. I teraz może tu na podjazdach to rzadziej mi jest potrzebny. Na przykład chciałbym, no nie, o, teraz dohamowuję przodem, patrzcie, hamuję przodem i trzymam cały czas przedni hamulec wciśnięty, dodaję gazu i teraz dopiero puszczam hamulec. Czyli jeżeli już się zdecydowałem na dohamowanie ostrzejsze, bo przodem jednak się, tyłem nie da się wyhamować z górki jadąc, tyłem można sobie pomagać, zacieśniać skręty i tak dalej, on, to jest ultra ważny hamulec, natomiast przodem przy ostrzejszej jeździe, no to nadal trzeba go trochę wyhamować, jeżeli się okazało, że jest za szybko. To jest błąd, tak? No bo powinien jechać płynnie, a nie... No i wtedy bardzo ważną rzeczą, jeżeli już się zdecydujemy na użycie tego hamulca, oczywiście nie je w klamkę, tylko takie dwa paluszki na klameczce i płynne dohamowanie przodem, to zawieszenie nam się skompresuje i chodzi o to, żeby tej kompresji nie zostawić w środku zakrętu i nie puścić tego hamulca, tylko puścić go na końcu zakrętu, czyli jak zakręt miniemy, to co drugą ręką pokażę, to puszczamy delikatnie hamulec, jednocześnie dodając gazu. I wtedy to zawieszenie nie zrobi nam krzywdy, ta zmiana to obciążenia. Gogling. No, trochę tego śniegu tu jeszcze jest. Teraz się oponki schłodzą, trzeba uważać. Trochę tej wody tutaj jest mimo wszystko jeszcze spływającej, ale to nie jest jakiś duży problem. O! A jednak! Przód mi trochę puścił. Zatrzymujemy, tylko jedziemy na ten drugi parking. O. Tutaj. Prowadzę grupę na górę. Na Biker Point. No jest dość trudna ten podjazd, bo on jest po kostce brukowej. Jak widać. I dopóki się nie mija z żadnym samochodem, to spoko. Ale jak są jakieś auta po drodze, szczególnie jak wjeżdża jakiś supercars zawieszony na
na glebie leżący, to musi tutaj takim szerokim łukiem te zakręty brać. No i tak jest trochę, jak dużym motocyklem się jedzie, bo tam streetem to sobie poradzę, ale jak ktoś jedzie z kuframi, z pasażerką, to musi się przygotować tutaj, że trzeba dobrze zaplanować trajektorię zakrętu, jak, w jaki sposób ten zakręt chce się pokonać. No czyli wiadomo, bardzo szeroko, ale żeby zrobić to bardzo szeroko, trzeba mieć pewność, że sprzeciwka nic nie jedzie, więc trzeba obserwować. O, widzicie te zakręty? Ja tak też na sztywniaka je biorę. Także tu nie ma co się generalnie udowadniać i kopać się z koniem. Tu generalnie pomalutku, jedyneczka, bo tu jedziesz trochę wolniej, ale w całości. Dwa 563. No i tu jest suche sprzęgło. I to jest tego w oryginale, nie? Okej. Pedal good. Yeah. That's really good. That's glaubish. Tutaj masz na ten Louis Vuitton tu. No, a zobacz sobie tego, patrz. Zobacz tego. Zobacz, jakie to jest. Przecież to jest taki kosmos, to jest taki kosmos, że to. To jest taki kosmos, że. Tylko to jest, czekaj, to jest Oro, to nie jest Oro, ale to jest ten czterocylindrowiec. Dobrze, jak dobrze. Nie, ten ma trzy cylindry, czy to nie jest ten 12-konny. Taki zwykły Brutale. Czyli to jest taki najzwyklejszy Brutale, najtańszy z ich gamy, nie? Bo to jest RRK i to jest. Nie, to jest 1000, przepraszam. Czyli to są 4 cylindry i 200 koni. Ponad. Tyle MV Agusty, co tutaj spotykam, to chyba w życiu nie widziałem. Na raz. Pomalutku. Także tak trzeba planować ten zjazd, bo z samochodami to trzeba się mijać, a zatrzymanie, jak się ma krótkie nóżki, to nie jest łatwe tutaj. Jak to z ciężkim motocyklem jedzie z pasażerką. Jaką mapę tu na takie zakręty ustawić? Ja jadę na sporcie. Na sporcie. Więc ja nie jestem dobrym doradcą w tej kwestii. Natomiast ty możesz jechać na dowolnej. Ale ustaw sobie taką, żebyś miał lepsze hamowanie silnikiem, czyli możesz sobie zostawić sporta. Czyli te zakręty tam masz, taką mapę z zakrętami, nie? To ustaw sobie zakręty, bo on wtedy lepiej hamuje silnikiem. A zjeżdżamy, więc to ci się przyda. Simerek! Simerek! Kto? No Simpson, kurde, S51. Ano? Dobra, Misiu, wyłączę, bo będzie mi harczeć, wiesz?
coś chciałeś powiedzieć? Co? Nie, no bo się połączyliśmy. Łykaj mnie, na co czekasz? Łykaj mnie. No ja nie chcę. Boję się tu jechać nie za tobą. Nie chcę przepałować. Aha, a ja mogę, tak? No ty wiesz jak. Tak, tak. A myślisz, że ja tu każdą dziurę znam, nie? No, trochę tak myślę. Pamiętasz, jaki jest oznaczony ten radar? Jest szary. Kurwa, na odmiany. Ale wiem, gdzie jest. Na takim lewym zakręcie. Aha. Czyli na co drugim? Może być. No taka będzie chatka stała i koło tej chatki będzie fotoradarek. Ale będzie chyba radar kontrola, chyba będzie napis, wiesz? Ty kurwa, o, miałem. tu, właśnie tu, o tu! Odpali. Tu. No dobrze, a, czyli on nie robi tutaj nam. Dobra, dobra. W drugą stronę robi. No i finito. Jedziemy na obiad.